Nim zaczniemy, chciałbym Was bardzo serdecznie zaprosić na aukcję FIFA Android iOS Polska, gdzie kupicie najtańsze monety na rynku. Wszelkie linki macie w opisie. Serdecznie zapraszam. Cześć, siema, z tej strony Golzor. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym budowaniu składu na moim kanale. Nim dzisiejszy skład Wam przedstawię, to zachęcam Was bardzo serdecznie do podsuwania jakichś pomysłów, z kim kolejny skład mam zbudować. Oczywiście weźcie pod uwagę to, że na PlayStation większości zawodników po prostu na rynku nie można dostać oraz to, że nie na wszystkich mogę sobie pozwolić, ale myślę, że na większość Waszych propozycji będę w stanie odpowiedzieć pozytywnie, no i że jakiś składzik oczywiście z tymi zawodnikami złożę. Dzisiaj przedstawiłem Wam coś zupełnie nowego, bo jeszcze nigdy czegoś takiego nie przedstawiałem, no więc bez zbędnego gadania po prostu przejdźmy do rozpoczęcia. Może jeszcze przed rozpoczęciem, przepraszam, że tak przedłużam, zachęcam Was do pozostawienia kciuka w górę, jeśli to budowanie Wam się podobało i jeśli chcecie oczywiście częściej i więcej tego typu filmu, więc rozpocznijmy już zdecydowanie. Poziom srebrny, bramka, liga, seria, no i chyba już możecie wiedzieć, co tutaj będzie. Carrizo to jest nasz pierwszy zawodnik w tym składzie, czyli zawodnik rodem z Argentyny. Inter Mediolan to jego obecny klub, no i niewiele więcej mogę o tym zawodniku Wam powiedzieć. 76 parat, 80 refleksu, 72 łapania, 72 ustawiania. Bronił u mnie bardzo średnio, prócz tak naprawdę jednej genialnej interwencji, no to tak naprawdę niczym mnie nie zachwycił. Raz też popełnił fatalny błąd moim zdaniem, no i generalnie myślę, że jakimś genialnym bramkarzem to on z pewnością nie jest. Przejdźmy tymczasem do pary środkowej obrońców. No i pierwszym środkowym obrońcą w tym składzie jest zawodnik Parmy i jest to Święte Croce, czyli oczywiście Santa Croce, zawodnik rodem z Włoch. 181 cm wzrostu, 80 tempa, 65 obrony, 69 fizyczności. To nie są statystyki oczywiście jakieś oszałamiające, no ale to 80 tempa tutaj zadecydowało o tym, że ja go w tym składzie umieściłem. No i zdecydowanie Wam mogę tego zawodnika polecić, jak na srebrną kartę jest zdecydowanie kartą dobrą. No i myślę, że tutaj spokojnie po prostu w tym składzie się odnajduje. Jego partnerem, że tak powiem, po prawej stronie jest kolejny Włoch w tym składzie, jest to Gamberini, czyli zawodnik Chievo Verona. Również Włoch oczywiście. No i tutaj 69 tempa, 78 obrony, 71 fizyczności, więc obydwaj panowie uzupełniają się tutaj, jak widzicie. Jeden ma większe tempo, drugi natomiast ma większe statystyki tutaj obronne. No i tak jak powiedziałem, znakomicie się uzupełniają. Co prawda Gambrini aż dwa razy dostał czerwone kartki w tych meczach, które nim rozgrywałem, ale mogę Wam śmiało powiedzieć, że to były moje błędy indywidualne. Po prostu za ostro tam wchodziłem ślizgami, niepotrzebnie ślizgami. Od tego zacznijmy. No i z tego to wynikało. Jednakże tych dwóch panów Wam naprawdę bardzo serdecznie na środek obrony polecam. Przejdźmy do prawej obrony, a tam mamy kolejnego Włocha w tym składzie, jest to Ignacio Abate, więc jeden z najlepszych prawych obrońców w grze, a zdecydowanie najlepszy prawy obrońca z Serie A oraz włoski prawy obrońca. 92 tempa, 70 obrony oraz 80 fizyczności. Trafiłem go w paczce, no i to mogę Wam powiedzieć, że po prostu otwierałem sobie srebrne paczki, trafiłem właśnie Abate, no i powiedziałem sobie, kurde, trafiłem zawodnika, którego jak teraz Wam pokazuję, nie ma na rynku, no to ja zbuduję wokół niego skład. No i właśnie w ten oto sposób powstał ten skład, który zaraz Wam tutaj dokończę. Ignacio Abate to jest około 60 tysięcy, jeśli oczywiście go złapiecie na rynku. Wystarczy, że tak powiem, się przyczaić, on się co jakieś 20,5 godziny z tego co zauważyłem pojawia, więc myślę, że większych problemów właśnie ze znalezieniem Abate być nie powinno. Jednakże jak widzieliście, no tak bardzo dostępny na rynku to on nie jest. Serdecznie go oczywiście polecam. Jeśli chodzi o lewą obronę, tutaj mamy kolejnego zawodnika, którego bardzo ciężko dostać. Ja go tutaj, że tak powiem, znalazłem na rynku. Wybrałem go głównie dlatego, że ma 4 gwiazdki sztuczek, 87 tempa, no i to są, że tak powiem, jego główne statystyki. Jeszcze 79 dryblingu, jak na lewą obronę, to jest naprawdę fajna statystyka. Ale poza tym, że tak powiem, statystyk stricte obronnych zbyt dobrych nie ma, bo tylko 69 obrony, 73 fizyczności. Mogę go Wam jednak śmiało polecić, bo tym tempem nadrabia po prostu wszystko. No zawsze dogoni tych pomocników
i zawsze nas tam uratuje. Oczywiście, jak tutaj widzimy, jeszcze ma pracowitość wysoką w ataku, czyli to, co jest naprawdę ważne, jeśli chodzi o mój wybór bocznych obrońców. Zunigę wam oczywiście serdecznie polecam, chociaż cena 27,5 tysiąca to jest moim zdaniem troszkę przesadzona. Jeszcze wam pokażę, że go na rynku również obecnie nie ma. Przejdźmy do środka pola, więc rozpoczynamy tutaj dosyć ważną formację. No i pierwszym zawodnikiem ze środka pola jest Urugwajczyk Alvaro González, czyli zawodnik Torino, klubowy partner Kamila Glika. 77 tempa, 74 obrony, 77 fizyczności, 72 podań oraz 74 dryblingu. To statystyki, które, że tak powiem, przemawiają za tą kartą, dlatego ją wybrałem. Jedna bramka, 7 asyst w 15 meczach, które nim rozegramy. Mogę wam go bardzo serdecznie polecić, bo mnóstwo akcji przeciwników już hamował, że tak powiem, w zalążku. Po prostu bardzo solidny środkowy pomocnik, ustawiony oczywiście jest u mnie na takiej pozycji defensywnej, ale bardzo dobrze z tego się wywiązuje. Jego partnerem, jeśli chodzi o zadania w pomocy, jest Uçan. Ja go nazywam sobie Umet Uçan. Jest to oczywiście Salih Uçan, czyli Turek, który posiada 4 gwiazdki sztuczek oraz 5 gwiazdek słabszej nogi, więc statystyki po prostu genialne. 79 tempa, 75 dryblingu, no i to tak w zasadzie jedyne dobre statystyki z tej jego karty, ale oczywiście te 4 gwiazdki sztuczek oraz 5 gwiazdek słabszej nogi pozwalają mi tutaj, że tak powiem, wystawić mu pozytywną opinię, bo jest zawodnikiem jak najbardziej solidnym i serdecznie wam go oczywiście do tego składu polecam. Jeśli chodzi o naszego ofensywnego pomocnika, jedynego w tym składzie, to jest to kolejny Włoch i jest to Verdi, czyli kolejny zawodnik, który posiada aż 5 gwiazdek słabszej nogi oraz 4 gwiazdki sztuczek, 87 tempa do tego, 73 dryblingu, no i wysoka pracowitość w ataku. To jest taki mini Morales z FIFA 13. Jeśli ktoś grał w FIFA 13 i próbował Moraleza, to Morales to był taki mini Messi, więc Verdi bardzo mi przypomina właśnie Moraleza z FIFA 13 i mogę go wam bardzo serdecznie polecić. No mnóstwo akcji w ataku przez niego przechodziło, zbyt wiele nie narobił. Jeśli tutaj widzimy, się przypatrzycie na statystyki, bo tylko jedna bramka w 10 spotkaniach, ale uwierzcie mi, że asyst drugiego stopnia to on miał po prostu multum i serdecznie wam go na tę pozycję polecam. Jednakże możecie tutaj wypróbować kogoś innego, myślę, że jest to pozycja jak najbardziej do zmiany, bo jakoś fantastycznie to ten zawodnik nie grał, ale źle również się nie prezentował. Przejdźmy do pierwszego skrzydłowego w tym składzie, jest to pierwszy Francuz Coman, czyli zawodnik Juventusu Kingsley Coman. Wysoka pracowitość w ataku, 90 tempa, 76 dryblingu, no i tylko niestety 3 gwiazdki sztuczek, więc jest to jak najbardziej minus tej karty. No i mogę wam powiedzieć, że jest to zawodnik w moim odczuciu najsłabszy z tego składu. Mnóstwo sytuacji marnował, tylko to tempo go ratuje w niektórych sytuacjach, bo potrafi po prostu wypracować przewagę właśnie swoimi umiejętnościami szybkościowymi. No ale poza tym, to tak jak mówię, strzały ma fatalne, co zresztą widzimy na karcie, 59 strzałów tylko. No i tylko to tempo go ratuje, więc jeśli tutaj chcecie wypróbować sobie kogoś innego, to śmiało, śmiało to robić. Myślę, że nie będziecie zawiedzeni. U mnie jednak został, no bo w sumie niepotrzebne mi jest tutaj zmiana, bo inni nadrabiali. No i przejdźmy do tych innych. Prawym skrzydłowym jest Niang, czyli tutaj w moim odczuciu najlepszy zawodnik tego składu. 4 gwiazdki sztuczek, 4 gwiazdki słabszej nogi, 85 tempa, 80 dryblingu, no i 67 strzałów, ale uwierzcie mi, strzały ten pan ma znakomite. Dodatkowo aż 184 cm wzrostu, no i znowu wysoka pracowitość w ataku, więc po prostu jest cały czas w tym napadzie. Zawsze do niego piłkę można podać i on zawsze zrobi jakąś przewagę. W 13 meczach zdobył 6 bramek oraz raz asystował. No i tak jak wspominałem, jest to w moim odczuciu najlepszy zawodnik tego składu i on jest on tutaj po prostu niezbędny, tak zwana bestia, jak dla mnie. Bestią numer 2 i w zasadzie ostatnim zawodnikiem tego składu, kończącym, którego również na rynku praktycznie nie ma, jest dobrze wszystkim, myślę, znany argentyński zawodnik z polskimi korzeniami, Paulo Dybala, czyli zawodnik Palermo, który posiada 88 tempa, 82 dryblingu, 72 strzałów
i aż 4 gwiazdki sztuczek. Oczywiście 2 gwiazdki słabszej nogi to nie jest zbyt fajna statystyka, ale naprawdę tego nie czuć. I w 19 meczach u mnie zdobył aż 29 bramek, dołożył 10 asyst. No i jest to, jak nazwałem Nianga bestią, to jest bestia numer 2, bo po prostu ci dwaj panowie tworzyli całą grę w tym składzie i oni są tutaj po prostu niezbędni. Problemem u Dybały jest to, że on jest niedostępny na rynku, co widzicie w tym momencie. Kolejny już zawodnik z tego składu, który jest niedostępny, ale również jak się przyczaicie, tego dorwiecie. Ja trafiłem 59 minuta, 53 sekunda. Zakupiłem go za 75 tysięcy i jak najbardziej tego wyboru nie żałuję, więc tak się prezentuje cały ten skład, srebrne bestie z Serie A, tak to trzeba nazwać. Bardzo serdecznie Wam polecam zbudowanie takiego składu, bo jest to fajna odskocznia od tych złotych składzików i uwierzcie mi, na około 30 meczy, które rozgrywałem tymi kartami, nie, przesadziłem, 15, tym składem, o tak, około 15 meczy tym składem, aż 13-14 meczów było na full złote składy i większość tych spotkań po prostu wygrywałem, i to w takim stylu, że przeciwnik rage'ował w przerwie, tak? Więc serdecznie Wam ten skład polecam i tak jak mówię, jest to zarąbista odskocznia od składów złotych i po prostu taki chociaż jeden srebrny skład w swojej kolekcji trzeba mieć. Myślę, że Serie A jest znakomitą ligą właśnie do tego. Więc to by było na tyle. Jeśli ten odcinek Wam się podobał, jeśli to budowanie Wam przypadło do gustu, to zostawcie kciuka w górę. To będzie dla mnie znak, że chcecie tego materiału więcej. Tymczasem ja się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że Wam się ten materiał podobał. Mówił Goldzor. Na razie.